Oczywiście, to jest wyjątkowy rajd, no bo będziemy przejeżdżali przez cztery państwa, także logistycznie nie jest to łatwe. Startujemy w Budapeszcie, będziemy przejeżdżali przez Słowację, Czechy, aż do Polski. Jest to wyjątkowo długa trasa, bo 533 km. No i po raz pierwszy to robimy. Teraz będziemy mieli drugą taką próbę z Tour de Pologne, bo będziemy startowali po raz pierwszy we Włoszech. Także też od strony logistycznej jest to duże wyzwanie. Jeśli chodzi o samą organizację, no to jest przybliżona do innych wyścigów, ale właśnie może przez to, że startujemy z zagranicą, jest troszeczkę utrudniona. Organizujemy wiele wyścigów też dla amatorów, dla dzieci, no i nasz najważniejszy jest Tour de Pologne, to wiadomo, jest w lidze światowej kolarstwa, to jest jeden z najważniejszych naszych produktów, ale właśnie też teraz zajęliśmy się tymi wyścigami amatorskimi i po raz pierwszy organizujemy takiego rodzaju wyścig. Uważam, że to jest bardzo ciekawe, coś rzeczywiście innego i uważam, że kto wystartuje w takim wyścigu, może się poczuć wyjątkowym, tak? No bo sama jakbym pomyślała, że przejechać 533 km, to bym była dumna z siebie. Myślę, że spodoba się ten pomysł. Wiem, że takie wyścigi już są organizowane też za granicą. Myślę, że może jeszcze w przyszłości będzie okazja pociągnąć i dalej takie wyścigi organizować. To jest grupa Visegrad, także to jest rzeczywiście przyjaźń i współpraca pomiędzy tymi państwami i myślę, że też jeszcze bardziej to ich złączy, bo przez sport też będzie można i zobaczyć w telewizji te wszystkie państwa, zapoznać się bliżej i poznać lepiej właśnie tą grupę Visegrad. Życzę wszystkim kolarzom rajdu wyszehradzkiego połamania kół, szczególnie życzę paniom tego wyścigu, bo wiem, że też startują panie i życzę, żeby wszystko się, żeby było dużo sukcesów i zapraszam na pierwszy rajd wyszehradzki.